zasadniczej wygraliście dość gładko 3-0 z dzisiejszym swoim rywalem. No dzisiaj tak łatwo nie było i tak naprawdę przez większość meczu to wy goniliście wynik, no a na 5 minut przed końcem ten gol mógł zaważyć o tym, że no przegralibyście ten mecz, ale ostatecznie się udało. A jakie wrażenia po meczu? Mam powiedzieć, że przeciwnik postawił tutaj ciężkie warunki, zagrali bardzo fizycznie. Na szczęście u nas dzisiaj bardzo dobrze dysponowana była lewa noga Wojtka Biernata, który dwa rzuty wolne zamienił na bramki i uratował nam ten punkt. Chociaż apetyty były na 3 punkty nawet. Chyba. Punkt niezwykle dla was ważny, bo to właśnie między innymi z Euromedicarem walczycie o to, żeby się w lidze utrzymać. No, ten punkt tak naprawdę daje wam bardzo duży komfort przed ostatnią kolejką. Nie jestem aż tak bardzo, szczerze mówiąc, na bieżąco z tabelą, bo staramy się, żeby każdy mecz wygrać. Mamy tutaj, w tej rundzie mamy apetyty na zwycięstwa. Zwłaszcza po tym, jak w pierwszej rundzie zdecydowanie nam nie poszło i zaliczyliśmy kilka takich kompromitujących porażek. Więc, także staramy się robić, co możemy w każdym meczu, ale tak, no, na pewno punkt zawsze lepszy niż brak punktu. Może ten wynik dzisiaj byłby trochę inny, gdyby nie też problemy kadrowe, które dzisiaj mieliście, no bo kontuzja właściwie w pierwszych minutach Wojtka Basiewicza, brak też najlepszego strzelca do tej pory, Bartosza Górki, no to też na pewno miało przełożenie. Tak, to jest paradoks naszej drużyny, u nas najlepszym strzelcem jest nasz stoper właśnie Bartek Górka, on u nas łata obronę i nadrabia w ataku, tak, to są płuca naszej drużyny. No wiadomo, Wojtek Basiewicz jak jest na boisku, to zawsze jest wartość dodana. Dzisiaj niestety kontuzja szybko go wyeliminowała, ale postaraliśmy się tutaj nadrobić walką. Coś tam wyszło, coś nie wyszło. No, taki mecz bym powiedział na czwórkę, no, na taką czwórkę. Piątki bym nam nie dał. Na pewno to potencjalne dzisiaj zwycięstwo dałoby wam pewne utrzymanie i absolutny spokój w ostatniej kolejce, a tak, emocje do samego końca. Tak, no myślę, że będziemy się starali zakotwiczyć w tej trzeciej lidze, przynajmniej w tym roku, a w przyszłym oczywiście powalczymy o awans, ale u nas każdy sezon to loteria, sytuacja kadrowa zmienia się jak w kalejdoskopie, co sezon to nowi zawodnicy, niektórzy wracają, odchodzą, zobaczymy co przyniesie przyszłość. Nie wiadomo jak kontuzja Wojtka, ale jest szansa, że Bartek w ostatniej kolejce zagra. No, musicie grać o pełną pulę, więc chyba wszystkie ręce na pokład. We will see what time will tell, bym powiedział. Nie no, oby Bartek wrócił i Wojtek, i jak oby chłopaki tam dali radę, to zagramy jak najlepiej.